Za nami pierwszy paszowicki maraton Zumby. Około 70 osób zgłosiło się dzisiaj na nasz maraton Zumby tutaj w Paszowicach. Atrakcją na pewno największą, bo jest bardzo skwarnie, jest polewanie wodą przez strażaków, także nie będzie nam za gorąco. Będzie losowanie nagród i mam nadzieję, że wszyscy będą się super bawić. Robert Magiera z Wrocławia, Ania Sosińska i Klaudia Piotrowska z Poznania, Magda Karwecka z Piły, Łukasz Matuszczak z Jawora, Agnieszka Szuber-Jamka z Paszowic oraz Ula Puzio z Legnicy zapewnili wyśmienitą zabawę podczas Zumby w Paszowicach. Zumba jest to połączenie fitness z muzyką latynoską, z latynoskimi ruchami, gorącą energią. Dlaczego warto ćwiczyć zumbę? Gdyż jest to połączenie świetnych ćwiczeń, które bardzo dobrze wpływają na nasze ciało, a przy okazji jest to cudowna zabawa, można się naprawdę wybawić, wyszaleć i polecam to każdemu bardzo serdecznie. Czy zumba ma ograniczenia wiekowe? Zumba nie ma żadnych ograniczeń, możesz tańczyć na zumbie wszystko, to co ci się podoba, jakieś swoje własne interpretacje i też nie ma tutaj żadnego ograniczenia co do wieku. Jest zumba kids dla dzieci, jest zumba gold dla już bardzo, bardzo seniorów, a tak to po prostu wszyscy, którzy mają ochotę, to mogą tańczyć i dobrze się bawić. A zumba dla panów z brzuszkiem na przykład? Jak najbardziej, panowie też belly dance z brzuszkiem mogą sobie popróbować, także nie ma, niestety jest to dosyć mało popularne w Polsce, ale powoli panowie przełamują lody i wkraczają na parkiety na zumbę. Ja jestem instruktorem od 4 lat i będąc męskim instruktorem, to jest ogromna przewaga. Na klasach, bo większość studentów to są kobiety, one uwielbiają, jak mężczyzna jest instruktorem. Także jak najbardziej, muzyka jest latynoamerykańska, wszyscy ją kochają i jest po prostu świetna zabawa.